Cześć. Tutaj Paweł Leszczyński ze Stowarzyszenia Wolny Kraft. Dzisiaj chciałbym, żebyście poznali ten niewielki fragment historii Gorączki Złota, prowadzoną przez panią Małgosię. Jest to lokal, w którym piwo rzemieślnicze nie jest od samego początku, bo Gorączka Złota ma dziś 25 lat. Piwo rzemieślnicze pojawiło się tam później. Jest teraz w bardzo trudnej sytuacji. Sprzedaje danie na wynos, bo to jedyne, co może zrobić. Dzisiaj właśnie będę odbierał fantastyczne pyzy z mięsem, kotleta schabowego i sałatkę z serem halloumi. Spróbujcie, bo kuchnia w Gorączce Złota jest naprawdę fantastyczna. Trzeba zgłosić się do nich wcześniej, ponieważ niestety nie są w stanie obsłużyć tak dużo zamówień jednego dnia. Więc dawajcie znać dzień, dwa dni wcześniej, umawiajcie się na konkretną godzinę, ale warto, bo jedzenie jest naprawdę fantastyczne i klimat miejsca, co zapewne sami zobaczycie, jest też bardzo wyjątkowy. Powiem krótko, myślę, że Gorączka Złota to jedno z tych miejsc, gdzie bardzo chcę spotkać się z wami po zakończeniu tej pandemii. Mam nadzieję, że będzie to możliwe. Komisariat policji. No i książce uwikłam i to jest kryminał. I spotyka się prokurator z prowadzącym. No i prokurator pyta się prowadzącego, no to gdzie się spotkamy? Na co prowadzący z Wilczej odpowiada, no jak? Na Wilczej Gorączce. Na co prokurator odpowiada, nienawidzę tej gimnastki sprawowej. To nie było takie typowo miejsce, gdzie tylko siedzieli sami policjanci, aczkolwiek czasami przychodzili jako goście. Ja nawet czasami się śmiałam, bo potrafił mu mąż zadzwonić i pytać się, bo na przykład wiedział, że ja zostaję sama w knajpie. No i dzwoni do mnie, mówi, czy ma przyjechać. Ja mówię, nie, kochanie, nie przyjeżdża, czuję się bezpieczna, są sąsiedzi. Więc także nawet wiesz, nie było strasznie siedzieć tutaj wieczorami, bo zawsze ktoś był. Nad nami jest Krzysiek, który w tym momencie siedzi w kuchni i przygotowuje jedzenie. Jak długo Krzysiek z tobą pracuje? Krzysiek? O, to jest ciężko powiedzieć, bo Krzysia ja znam 23 lata. Krzyś przyszedł do mnie jako pracownik mając 18 lat, to była jego pierwsza praca. Taki, więc pracował na początku, ja starałam się go wszystkiego nauczyć. On nie był jeszcze wtedy po szkole gastronomicznej, bo dopiero szkołę gastronomiczną kończył. Pracując w Gorączce. I pamiętam, że pierwsze dni było tak, że gotujemy żurek. I oczywiście gotuję z nim żurek, wszystko doprawiamy. No i mija dwa dni, trzeba znowu ugotować garnek żurku. Biegnę na tą górę, pytam się Krzysia, jak tam żurek? A on mówi, już ugotowany. A ja zestresowana, Boże, czy on ugotował tak, jak ja chcę? No bo... Jak ugotował? Rewelacyjnie, ugotował rewelacyjnie, bo nasze kubki smakowe są bardzo zbliżone. I otworzył toczka w toczkę to, co było. I było doprawione, że nic nie trzeba było już ani dodać, ani odjąć, więc super było. Także trochę czasu to już trwa, nasza przygoda. Później nie pracował. No i później nasze losy znowu się spotkały. To było tak, 7 lat pracował, 7 nie pracował. I teraz znowu już pracuję 8 rok, więc ten czas leci strasznie szybko. No właśnie, ty już 25 lat to jest twoje miejsce. Możesz opowiedzieć, jak to się wszystko zaczęło, bo nie o
od zawsze byłeś właścicielką, prawda? Nie, nie od zawsze byłam właścicielką. To było na tej zasadzie, że kiedyś dowiedziałam się, że jest takie miejsce, pub, no i ktoś potrzebuje pomocy, żeby się tym zająć i to rozkręcić. Więc zaczęłam tutaj pracować. I trochę to rozkręciłam, włożyłam serce. Właściciel później już nie chciał kontynuować, chciał po prostu to miejsce wynająć, więc ja sobie zrobiłam samozatrudnienie. I tak się zaczęła moja przygoda. A od 96 praktycznie wszystkie decyzje gorące były przeze mnie podejmowane. Ten czas bardzo szybko leci. Ja pamiętam, jak pierwszy raz tu przyszłam, żeby zobaczyć ten pub. To było w 96 roku, to był maj. Przyjechałam tutaj z siostrą, z mężem i ze szwagrem. W lokalu były 4 osoby. I pili piwo, oczywiście. Były 4 szklanki. Wtedy królował tutaj Okocim Zagłowa, bo to były te czasy, kiedy było Okocim Zagłowa. I my zamówiliśmy dokładnie 3 piwa i 1 kolę, bo ja prowadziłam samochód. No i pan barman, osoba obsługująca, mówi, ale ja mogę podać tylko 2 piwa i kolę, bo nie mam trzeciej szklanki. Więc to było tak śmiesznie, bo tutaj nawet szkła nie było, no kompletnie nic nie było, więc to była taka... No, dużo pracy musiałam w to włożyć, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Całe serce włożyłam w to, nie da się ukryć. To miejsce zasłynęło także w dużej mierze właśnie dzięki piwu rzemieślniczemu, ale Browar, jeżeli dobrze pamiętam, miał tutaj premierę jednych swoich pierwszych piw. Znaczy, tak, ale to historia była całkiem trochę taka inna, bo akurat wtedy, w 2009-2010, mój znajomy, który jest birofilem. A, tak w ogóle to wracał wtedy z Grześkiem Zwierzyną z Pampergu, kiedy wpadł na pomysł, że można zrobić takie festiwale w Gorączce Złota. Piwne. I to było na tej zasadzie, że wtedy miał znajomego właśnie pana Hendryka, który był prowadził hurtownię w Warszawie. I oni zaczęli im sprowadzać, ściągać różne piwa. Z Niemiec, z Litwy. I ja robiłam 2 razy w miesiącu takie festiwale piwne. Nazywałam to festiwale piwne. I robiliśmy to 2 razy. Przywoziliśmy na przykład 500 piw albo 600 piw na te 2 dni, czy na 1 dzień w miesiącu. I było tylu chętnych, że ja robiłam rezerwacje od 16 do 20. Nawet do 19.50, a później następny rzut była godzina 20 do 24. Ja to się śmieję, bo to teraz takie mini festiwale piwne w Warszawie. I to było pierwszy był chyba w 2009 czy 10 roku, kiedy właśnie taka była sytuacja. I przygoda z moim piwem rzemieślniczym to się zaczęła w ten sposób, że miałam robić festiwal z polskimi piwami. Na ten czas to był tylko Kormoran, Ciechan. Oprócz tego pamiętam noteckie, te takie bączki, które też... Też te stare noteckie, tak, te stare bączki, które mi ściągali też. Konstancin. Tak, dosłownie Konstancin. No i ja pojechałam do hurtowni, żeby kupić piwa. No i pan Henryk mówi do mnie tak. Pan Bąbosiu, mam tutaj takie piwa z browaru kontraktowego. Pinta się nazywa. A ja mówię, o kurde, a co to jest? No i mówię, a tutaj mam takie 3 rodzaje. Mam atak mielu. Pierwszą pomoc i dobry wieczór. Nie wiem, co to jest, ale dobrze, to niech pan mi daje, to ja sobie tam dorzucę. No i tam na tym festiwalu to było chyba 16 różnych piw, między innymi 3 te piwa pinte. No i pamiętam, że no to było coś niesamowitego, bo jak ludzie zamawiali te piwa, to matko, pamiętam, jak pierwszy atak mielu pili, mówi, o matko, co to jest? No i w tym momencie, jak to tak widzę, że część osobom smakowało, część tam mówiło, że nie. Więc ja się tym zainteresowałam. No i wtedy za moment pojawił się Ale Browar. No i tak to poszło. Zresztą w Warszawie Pinta, jak robiła Koniec Świata, to jedyne miejsce w Warszawie, które było, to wtedy, co z wiadra, i nawet jest bardzo dużo zdjęć w internecie, to było w Gorączce Złota, była premiera. Gdybyś mogła powiedzieć o takim dniu, które do Growowej Deski do ostatniej chwili zapamiętasz, co się tutaj wydarzyło? Oj,
tych sytuacji było tak dużo, że aż o Jezu, pierwsze urodziny, które zorganizowała w gorączce, to były 10 urodziny gorączki. Wtedy jeszcze nie było piwa rzemieślniczego. To była olbrzymia ilość osób. Ja dostałam w tym dniu olbrzymią ilość kwiatów. Ale co, do czego chciałam wrócić, że to jest niewielkie miejsce, bo tutaj praktycznie może usiąść, miejsce jest 34, a czasami siedzi 50 osób. Albo i lepiej. Jak jest jeszcze ogródek, to są dodatkowe. Wiadomo, że zawsze robimy urodziny, wakacje, kiedy jest ogródek, to wtedy ludzie nawet siedzą na murkach. Ale pamiętam, że była taka sytuacja, że lał się okocim w tym momencie. I ja miałam dużo tych beczek. W tym dniu sprzedaliśmy dokładnie od godziny 17 do pierwszej w nocy, czy drugiej, do trzeciej, chyba była imprezka w 10. My sprzedaliśmy 10 beczek piwa. 10 poleliśmy. Mi już schodziarka zaczęła odmawiać posłuszeństwa, bo piwo się pieniło, bo już się zagrzała, tafla lodowa cała strzeliła. Ja pamiętam, że wtedy wysłałam męża do McDonalda, żeby przywiózł 3 worki lodu i napisaliśmy wtedy kartkę, pamiętam, że personel pije, bo nie byliśmy w stanie polać piwa. I pamiętam, jak mąż przyjechał, więc zaczęło się ściąganie i wrzucanie tego lodu do zamrażarek i później dokładanie, żeby piwo się polało. To chyba tak. Tą sytuację, kiedy właśnie piwo odmówiło polewania się, to chyba najbardziej zapamiętam. Robiliśmy 10 urodziny, później robiliśmy 15 i dopiero chyba 17. Od 17 zaczęliśmy robić. W tamtym roku nie zrobiliśmy żadnych urodzin, no to no nie było jak. Tutaj jest mnóstwo szczegółów właśnie. Każdy centymetr jest czymś wypełnione. To miejsce wyglądało kiedyś zupełnie inaczej. Czy mogłabyś powiedzieć właśnie parę słów o takich najbardziej dla ciebie ważnych i charakterystycznych elementach tutaj wystroju? Tutaj są praktycznie najstarsze podstawki. Z lat 90. jeszcze. Widzę piwo Brok. Tak. Nawet tutaj są papierosy, przecież podstawki papierosów, więc... I pamiętam, że tego tak strasznie nam dużo przybierało, bo goście nam przynosili, że ja mówię, dobrze kochanie, to tylko robimy tylko tą stronę. A tutaj już, bo u nas, nie wiem czy wie Kowle, ale u nas bar składa się z dwóch sal. Jest mała sala i duża sala. Mała sala to jest właśnie tutaj, gdzie jest bar, a tam, gdzie jest ten wyższy sufit, to jest duża sala. Ja pamiętam, że ja do męża się śmiałam, że kochanie, wieszamy tylko tutaj z tej strony, a tutaj już zostaw to, już nie ruszaj. Nawet do tego stopnia, że mówię, wymyśliłam, że, bo też goście zaczęli nam przynosić otwieracze, bo tu jest też olbrzymia kolekcja otwieraczy. Więc ja mówię, wiesz, to teraz może otwieracze. No i to była jedna żyłka na zasadzie, że kiedy się zapełniła, później druga. No ale no, w końcu mój mąż nie wytrzymał, no i poszedł na drugą salę, więc do tego stopnia, że ja mogę powiedzieć, które lata są, bo to jest na tej zasadzie, że jak ktoś idzie z naszych gości na wakacje, to ma w tyle głowy, że on musi mi przywieźć podstawki. I na przykład po każdych wakacjach tych podstawek u nas przybywało. Kiedyś pamiętam, że się jedna z takich naszych stałych bywalczy wyjechała do Chorwacji. No i chodziła tam do takiego baru i mówi, że chciał jakieś podstawki. Oni mówią, że nie mają. On mówi, ale ja muszę mieć podstawki, bo ja mam takie miejsce w Warszawie. W końcu wyciąga, bo to już była doba Facebooka, więc wyciąga i pokazuje gorączkę. To facet poszedł na zaplecze i powyciągał jakieś tak też, no zapewne gdzieś one wiszą, bo ja się skupiłam na czymś innym, ja się skupiałam nad piwem. A cały wystrój robił mu nóż. To mój mąż wiedział, czy ta podstawka jest, czy nie. Ja się w tym nie orientuję. On nawet potrafił odróżnić podstawkę, bo wiadomo, wiemy, że na przykład mogą być podstawki bardzo podobne. Jest tylko mały jeden element, który je odróżnia. I mój mąż wiedział, że na przykład z tym to ma, a z tym to nie ma. Kiedyś nawet robiliśmy takie konkursy, że pisaliśmy na Facebooku, że jeżeli ktoś znajdzie dwie takie same, identyczne, będzie nagroda. No, trochę się wzruszyłam, bardzo przepraszam, że będzie nagroda. No i na przykład pamiętam, że robiliśmy zdjęcia i były podpowiedzi, że na przykład pisaliśmy, że podstawka jest w kształcie kwadrata. Odległość pomiędzy podstawkami jest 4,23 m.
centymetry, więc takie różne fajne rzeczy robiliśmy. To było specjalnie powieszone, bo na przykład mamy takie podstawki kormoran. Na jednej podstawce kormoran one są prawie identyczne. Na jednej jest 9 butelek, na drugiej 13, a na którejś tam jeszcze więcej. Więc to jest na tej zasadzie, że one się różnią, a ktoś na przykład patrzy i mówi, o nie, jak to są te same podstawki. A nie, trzeba policzyć po prostu butelki. Więc tak, te kolekcje tak powstawały spontanicznie. Pamiętam, że też kolekcja kapsli powstała w ten sposób, że no strasznie mnie denerwowały drzwi, że mówię, no trzeba wymienić. A mój mąż drzwi mówi, kochanie, ja ci zrobię. A już wtedy mieliśmy też trochę kapsli, nie miał pomysłu na te kapsle, więc dlatego na drzwiach do łazienki są kapsle. A co teraz goście przynoszą? Jeszcze raz nie można powiedzieć, ale ostatnio, jak jeszcze normalnie funkcjonowaliśmy, trafiało do nas bardzo dużo obcokrajowców. I to też było fajne, że im się bardzo tutaj podobało i później mijał jakiś czas, miesiąc, trzy tygodnie, ja dostawałam piękną przesyłeczkę z kultną i też przesyłali mu podstawki. Wiesz, jest powiedzenie, nie też mam. Ja zaczynając pracę w gastronomii, pamiętam, że strasznie mnie to denerwowało, że było takie określenie, że klient jest naszym panem. I jak pracowałam kiedyś jako kelnerka, to ciężko było mi się z tym pogodzić, że człowiek pracuje, też wkłada pracę w to, daje serce, a ktoś czasami potrafi cię źle potraktować. To było przykre. I pamiętam, że z chwilą, kiedy zaczęłam prowadzić gorączkę, wyszłam z założenia, że ja chcę oddać serce gościom, którzy przychodzą, ale oczekuję coś w zamian, że to nie ma być tak, że ty musisz to zrobić. Że jeżeli ktoś ci powie, że tak jest, no to ty musisz od razu powiedzieć, że nie, no to nie ma mojego przyzwolenia, bo to ma być, że człowiek ma się tu czuć dobrze i odpoczywać, bo jeżeli nawet czasami zdarzy się jedna osoba, która jest bardzo roszczeniowa, ona wprowadza niesamowitą, niefajną atmosferę na całe miejsce. Wtedy ludzie czują dyskomfort, że nie mogą odpoczywać. Ja chciałam taką oazę stworzyć, żeby ludzie po prostu tutaj odpoczywali. I to było dla mnie najważniejsze. Zdarzyło mi się na przykład takie sytuacje, że wiadomo, ludzie pod wpływem alkoholu mają różne pomysły. No i pamiętam, że to była kiedyś taka sytuacja, że była cała knajpa ludzi. To były te czasy, kiedy jeszcze w gorące można było napić się wypić litrowy kufel za głowę, bo też mieliśmy to był towar deficytowy w ogóle. Pamiętam jak dziś, jak płaciłam 16,80 za jeden kufel na Senatorskiej, to było w 96 roku. Jak biegłam tam, żeby kupić taki litrowy kufel w plastik. Jest jeszcze jakiś w ogóle? Został się? Nie, już się nie został. Już się nie został, bo to był towar deficytowy. Jezu, przepraszam. Nie szkodzi. Więc można było wypić kufel litrowy. Pamiętam, że cała sala ludzi, śmiechy ich, no, spędzamy mile czas, wszyscy. I w pewnym momencie do lokalu wszedł pan, zamówił sobie taki kufel. No i słyszę, że wiesz, ludzie kiedyś mieli manię, że to piwo jest chrzczone, że czują się oszukani, bo to piwo jest wodą. No, nie było najsmaczniejsze i było próbowali to sobie wytłumaczyć. Tak, wytłumaczyć sobie to i czasami, wiesz, były aż nieprzyjemne sytuacje. Pamiętam, że właśnie pan zamówił sobie trochę kufel, usiadł, no i tam wybił chyba pałek i zaczął krzyczeć na całą, że to skandal, że jak tak można, że tutaj jest pełno wody, co to jest, że rozcieńczacie. Że było się nieprzyjemnie. Więc ja długo nie myśląc, pamiętam ten kufel kosztował 9,50 za litrowy kufel okocimia. Ja wziąłem z kasy pieniądze, podeszłam do pana, położyłam mu kwotę za piwo. Ja mówię, wie pan co, to piwo jest pyszne, a pan jest, nie napije się tego piwa. Niech pan sobie szuka innego miejsca. Zabrałam ten kufel, wróciłam za bar i ostentacyjnie z takiej wysokości wylałam cały kufel. Powiedziałam, że pan nie zasłuży na takie dobre piwo. Mi jest przykro, że muszę wylać, ale nikt po panu nie będzie pił. Wtedy goście, którzy siedzieli, zaczęli mi bić brawo. Oni widzieli, że to piwo jest
No, widzieliśmy, w jakichś czasach żyjemy, że to piwo i tak cieszyli się, że mogą napić się za głowy. Więc no i tak poprosiłam pana o opuszczenie lokalu, bo to od razu człowieka wybija z rytmu i człowiek robi się zdenerwowany, co ma niekorzyść na to, kto siedzi, bo to od razu to się udziela. A to ma być miejsce takie, no taka oaza odpoczynku. O takiej myślałam. Jak myślisz, gdzie więcej czasu spędziłaś? W gorączce czy poza gorączką? No zdecydowanie w gorączce. Ostatnie 25 lat to jest praktycznie, no zdecydowanie w gorączce. To jest czas, który... To nie ma tak, że... Pracujesz praktycznie na okrągło. Ja tutaj jestem prawie codziennie. Czasami w niedzielę mamy zamknięte. Kiedyś w końcu trzeba odpocząć. Ja to się zawsze śmiałam, że niedziela to jest dzień dla Gosi. Więc to jest taki mój dzień dla mnie. Ale czasami zdarzało nam się też, że w niedzielę przyjeżdżaliśmy tutaj, żeby coś zrobić, coś wykończyć, bo no, zawsze mieliśmy jakieś pomysły, więc coś tam próbowaliśmy zmienić, żeby zawsze było na lepsze. Nawet pamiętam, że te lampy, które wiszą w kegach po piwie, to też jest pomysł mojego męża, bo ja chciałam robić, żeby coś oświetlić, żeby tam był jakiś tam klimat, bo zawsze chciałam, żeby to był taki półmrok, żeby to nie było tak na świeczniku. Zawsze wiedziałam, że to muszą być ciemne meble, a nie jasne. I pamiętam, że wtedy głowiłam się, co tutaj powiesić w tym, czy jakiś szyld, czy cokolwiek. Bo kiedyś wisiały reklamy o Kocimia. I pamiętam ja dziś, że się śmiałam, że mój mąż mówi, wiesz, ja ci zrobię. No i wziął taką beczkę, porobił dziury, żeby było. I mówi, tylko musisz pomyśleć, jaką żarówkę chcesz. No to znaliśmy takie te retro żarówki, które były. Pamiętam, że było śmieszne, bo on mówi mi o tym, że on to zrobi. Ja otwieram laptopa, wchodzę na Facebooka i pokazują mi się kegi plastikowe, które są obcięte. Ja się śmiałam, że mówię, zobacz punkt. To jest coś niesamowitego. No i tak na przykład wiele rzeczy powstało w gorączce, z takich spontanicznie. Bo wiesz, zawsze można iść coś kupić. Ale to tak, jak ktoś coś, wiesz, wymyśli, zrobienie, to chyba bardziej ich cieszy. Tak mi się wydaje. I mnie cieszyły takie rzeczy właśnie, takie, że można coś zrobić i że to fajnie będzie wyglądało i takie też zaznaczenie, że tu jest. To, że lokal jest mały, to jest jedna rzecz, ale wyróżnia się też tym, że masz gastronomię. Mamy tą gastronomię, tylko że mamy to, no nie oszukujmy się, na potrzeby pubu. Nie mamy aż takich warunków, że mamy dużą kuchnię i możemy sobie pozwolić. Zawsze nawet jak mieliśmy w ofercie, to mieliśmy zawsze małą kartę. Bo przede wszystkim główną takim moim rzeczą, jaka była mi tam świtała w głowie, że to ma być coś bardzo smacznego i świeżego i to ma zawsze schodzić na bieżąco. Wiadomo, że mam kilka przepisów, bo mój tato był też szefem kuchni. Które przepisy są po nim? Na pewno tatar. Zawsze smakuje tak samo, bo zawsze jest tak samo doprawiony. Oprócz tego robimy flaki według przepisu mojego taty również. A pyzy to są przepis mojej mamy, bo u mnie w domu się jadło pyzy z serem. U mnie nie mówiło się na to kartacze, cepeliny, bo można. I pamiętam, że zawsze jak moja mama... Pierogi to u nas się robiło tylko na Wigilię, z kapustą i z grzybami, a moja mama robiła zawsze pyzy, na które zawsze mówiła, robiła pierogi. Wtedy ja pamiętam, że nawet jak już nie mieszkałam, to jechałam, żeby specjalnie jak najwięcej tych pierogów zjeść, bo wiedziałam, że tam będzie ser, że będzie to pikantne, więc to jest znowu przepis bardziej mojej mamy. U nas kuchnia cały czas tak trochę się zmienia, z tego względu, że mamy te swoje dania i kiedyś robiliśmy pierogi, teraz wróciliśmy do tych pierogów, coś robimy, później przestajemy i znowu wracamy. To jest kwestia, że też nie chcemy zanudzić, żeby to było ciągle to samo, bo chcemy też otwierać się na to i na spaki. Kiedy zaczęliśmy robić, to znaczy sprzedawać piwa rzemieślnicze, zaczęliśmy robić na przykład hermelin, bo tam przeczytałam
książkach. Zobaczyłam, że to jest fajna, fajna taka zakąska do piwa, że trochę będzie pasowało, że to jest jakieś urozmaicenie. A oprócz tego Krzyś to wziął na warsztat, bo nie ukrywam, ja nie lubię herbelina. Nie zjadłam ani jednego kawałka herbelina. Ja tylko miałam pomysł, a to wszystko, ta cała otoczka, to jest Krzysio tam rzeźbił przy tym przepisie, a no ja mówię, no może być dobre, aczkolwiek nie przekonało mnie do tego, że przez tyle czasu, ile czasu robimy, ja nigdy, przyznaję się, nie próbowałam herbelina. Ale, no mówię, przepis jest dopracowany przez Krzyśka. Teraz wiele osób zamawia zdanie. Dlaczego nie współpracujesz z żadną firmą, która dowozi obiady do klienta? W tym ratują się duże restauracje. No tak, właśnie mówisz, duże restauracje. Duże restauracje mają duże zaplecze. To jest raz. Mają duże zaplecze, więc mogą przyjąć więcej tych zamówień. Ja, no niestety, my jesteśmy małym miejscem. Więc to nie o to chodzi, że jakbym zaczęła współpracować z taką firmą, to jakbyśmy dużo osób by chciało zamawiać, to nie byliśmy w stanie ich wszystkich obsłużyć. To jest raz. Oprócz tego wiem, że są różne kłopoty z dostarczeniem, że to jedzenie nie przyjeżdża w odpowiednim czasie i no nie jest już tak smaczne. Więc posypałyby się zaraz negatywne opinie, które by też wpłynęły na wizerunek firmy. No już nie ukrywam, też z tego, co się orientuję, są dosyć duże prowizje, więc to no, troszkę nie tak. No. Duże, czy nawet trochę takie średnie mogą sobie z tym poradzić, ale z chwilą, kiedy my jesteśmy miejscem, które praktycznie jest pubem i to jedzenie jest tylko i wyłącznie dodatkowo. I tak czasami nam się zdarza, bo mieliśmy dużo takich sytuacji, że ludzie robili rezerwacje, więc wtedy robimy całkiem inne menu. Także słuchamy, czego goście oczekują i wtedy robimy, szykujemy. A powiedziałabyś, że właściwie gorączka zarabiała bardziej na piwie czy na jedzeniu, czy mniej więcej porówni? Zdecydowanie na piwie. Jedzenie to jest dokładek, taki dodatek. No wiadomo, że były takie miesiące, że było sporo imprez. U nas jest możliwość wynajęcia lokalu. Wtedy ustalamy menu i jest możliwość, żeby zamknąć lokal na zorganizowanie imprezy zamkniętej. Te wszystkie rezerwacje robią właśnie moi stali bywalcy, którzy chcą w gorąco spędzić mile czas. Ja już tutaj robiłam i wesela, chrzciny robiliśmy, komunię. Kiedyś miałam taką sytuację, to było też kilka lat temu, już było piwo rzemieślnicze, że ktoś do mnie zadzwonił. No i się pyta mnie, czy bym wynajęła gorączkę na imprezę, że bardzo potrzebują. I co mogłabym zaoferować? Więc ja mówię, że zaproponowałam kilka wariantów. To znaczy powiedziałam, że możemy to zrobić, wymieniłam tatar, żeberka. Oprócz tego wtedy już były też hermeliny. No i ktoś się bardzo tym zainteresował. Że tak, że super, że on przyjdzie i zrobić rezerwację. Dzwoni do mnie za dwa dni i mówi, że chciałby zrobić rezerwację i że to ma być na 45 osób. Ja mówię, no przykro mi, ale niestety nie jestem w stanie przyjąć 45 osób. Minął następny dzień, pan się zjawia w moich drzwiach i mówi, że on musi jeszcze tutaj coś sprawdzić i ponagrywać. No i zrobił zdjęcia gorączki. Minęło 2-3 godziny, pan mówi, proszę pani, będzie 32 osoby. I ta impreza musi być w gorączce złota. Nawet oprócz tego też miło jest tak, jak na przykład krążysz tam, chcesz coś zebrać ze stolika i słyszysz rozmowę panów na tej imprezie. Wiesz, byłem w różnych knajpach, gdzie kucharze w czapkach i w kitlach stali, gdzie, ale takich żeberek jak tutaj, to nie jadłem. Więc to od razu serce ci tak pyka szybciej i milej, więc to też takie są fajne chwile. Mnie w ogóle bardzo wizualnie się podoba gorączka w takim momencie jak teraz. Nie wiem, czy uda się to uchwycić, ale kiedy światło się trochę zciemni, za barem jest złoto, jak nazwisko wskazuje, i ten bar mi przypomina taki okręt trochę, te drewniane
drewno mosiąc, dzwon z tyłu, jakbyś miała zadzwonić i krzyknąć, płyniemy, co naprzód. Wiesz, dzwon, akurat dostałam na 17 urodziny, bo ja zawsze mi się marzyło, tak jak w angielskich lokalach jest, że dzwonisz dzwonem, ostatnia kolejka i za pół godziny kończymy, bo zawsze no, gorączka jest takim miejscem, że ludzie chcieli zawsze to przedłużyć i czasami to przedłużaliśmy, no ale wiesz, sam pracowałeś też za barem, wiesz, że czasami nie jest człowiek w stanie, nosem się już podpiera i ciężko jest odmówić, a tym bardziej, że tutaj i tak przychodzą zawsze stali bywalcy. I to tak, dzisiaj jest pani Krysia, dzisiaj pan Darek, pan Piotr i można nie wychodzić z gorączki. Ja pamiętam, że kiedyś mi mąż zaoferował, że mi łóżko postawi na środku, jak czasami wracałam godzina druga, czwarta w nocy, więc mój mąż mówi, kochana, następnym razem to masz gorące łóżko i tamty sobie śpi, jak masz nie wracać do domu, więc dlatego ten dzwon jest. Czego ci najbardziej teraz brakuje? Tego gwaru. Rozmów i gwaru. Gorączki. Ten czas dla mnie z przyczyn osobistych jest bardzo trudny. Więc, no ale myślę, że żeby to szybciej zleciało, bo jest lecia męża, więc ten czas jest dla mnie o wiele trudniejszy. Czyli no, jest sama, tak? Tak, dokładnie. Więc, no nie, no mam Krzysia, więc się z taką moją ostoją, bez niego to sobie nie wyobrażam, ale, no ale brakuje mi strasznie tego gwaru, tych rozmów, tych śmiechów. Wiesz, jestem dynamiczną osobą, więc ja czuję, że ja gasnę, że po prostu gasnę. Więc tego jest, no tego mi brakuje. Myślę, że łatwiej też byłoby też mi znieść tą drugą stratę. W tym momencie walczę praktycznie o swoje dziecko, więc no jest ciężko. Tak, bo nazywasz gorączkę swoim dzieckiem, tak? My z mężem mieliśmy dzieci, więc całe serce, które wkładało, to wkładaliśmy gorączkę. To było, wiesz, takie coś, że się chciało coś robić, więc to był, wiesz, taki... Chcieliśmy stworzyć takie miejsce, żeby człowiek się czuł dobrze. Trwa!